Ojku. Dobrze. Zaraz będziemy tutaj działać. Pokażę wam, co tutaj pokombinowałem. Oczywiście znowu jest jak jest. Weekend bardzo udany. Najważniejsze, że jest zdrowie. Spróbujemy teraz działać. Kurde, no trzeba się tu zbierać, bo w tym tygodniu już są plany na ruszenie. Co wymyśliłem? Wymyśliłem dzielnik hydrauliczny. Te trzy korki będą zaślepione. Użyjemy tylko górnej sekcji. Czyli normalnie będzie olej szedł na przelew. W momencie potrzeby użycia tego dodatkowego rozdzielacza cewka przerzuci, puści tędy olej na dodatkowy rozdzielacz, a tak normalnie układ będzie odciążony. Muszę wykombinować miejsce, w którym to założę i zakuć nowe węże. Będę kuł na 16. Jak widzicie, tutaj otwór powinien mieć około 10-11 mm. Tak, jest prawie 12 mm. Ta kolanka jest to samo. Tutaj są na jedną drugą i również mają 12 mm. Na jedną drugą. A tutaj już wspominałem wcześniej, że wszystko się dławiło, bo kolanka miały milimetrów 7. Także nie wiem, jakąś muzyczkę za chwilę, coś tutaj. Ja muszę pokombinować, jak to tutaj i gdzie w ogóle to założyć. A do tej tulei ciśnieniowej, no niestety wymyśliłem sobie to na kolanku. Też na jedną drugą, jeżeli się nie mylę. Chyba tak będzie. Nie chcę już tutaj nakłamać, bo... tak, a tutaj jest przejście z M18, ale normalny kruciec, który miałem z M18, miał, jak możecie tutaj zobaczyć, 10 mm. Chciałem go rozwiercać na 11, ale ten, który się udało tutaj, tak, ten, który się udało tutaj dostać, ma milimetrów. Aha, też 10, tak? Tak mi dali? Tutaj natomiast wylot jest już 12 mm, więc tutaj trzeba by było to... I za chwilę pójdę na wiertarkę i 12 może nie dam rady, co? 14. Może i dam. Na 12, warto spróbować. Warto spróbować to rozwiercić. No i to będzie... Czekaj, wróć, tak? To będzie najwęższe, że tak powiem, gardło tutaj, nie? Tak, także to trzeba zaraz rozwiercić. A jeszcze ile ma ta tulej? Bo tej tulej nie mam możliwości rozwiercenia. Nie będę już się bawił. Ta ma 12. Czyli jeżeli bym tutaj rozwiercił na 12, no to już jestem w miarę w domu. Także idę to rozwiercę. No i jakoś będę kombinował, jak to podłączyć, to jakąś muzyczkę tam wam dam, a potem zobaczymy, pomierzymy te ciśnienia na końcu. Ja się biorę do pracy, bo już czas nagli teraz i to dosyć mocno. Ojejku, co tylko się trochę, kurde, z tych kredytów człowiek uwolni, to trzeba myśleć zaraz o zmianie ciągnika. Może nie tyle o zmianie, no. Tego to się zostawi, jak on stoi na czarną godzinę. Bo potem jak się jakiś zachodni rozsypie, to równowartość tego zetorka, kurde, trzeba włożyć czasami w remont. To niech on sobie stoi i czeka. Nic mu nie będzie, to akurat wiadomo, że kapitał zawsze jest potrzebny, ale zachodni ciągnik, jeżeli by miał być, to i tak będzie na pewno używany. Bo mówiłem, że na dziale specjalnym nie ma dofinansowań, więc o nowym to raczej można zapomnieć. Bo zarówno wartość dwóch mieszkań, to te mieszkania więcej zarobią niż ciągnik, który stoi za pół bańki na przykład, albo za pół bańki to za chwilę się już nie kupi. Tam nie ma możliwości takiej. Bo jak będzie chwila, wczoraj rozmawiałem przedwczoraj chyba, ze znajomkiem odnośnie CVX-a. Dobra, teraz tak. A1 zasilenie, B1 ma wylatywać. Czyli przerzuci na C1.
Powinno przerzucić na C1. Tu jest 0. Czekaj. Tu jest co? 0. Niby 0. Ale ja z tego co pamiętam, to na tych środkowych zawsze było. Ile on bierze amper? No, 2,5. No to powinno wytrzymać. Oczywiście po prostu, znaczy może inaczej. Podzwoniłem w kilka miejsc, już nie chcę tutaj wymieniać nazw. No i przedstawiłem, powiedzmy, mój problem, nie? Zaproponowano mi trójnik. Jak to? Zawór trójdrogowy. Czyli jakby połowa tego, co tutaj widzimy. W cenie 900 zł. Takie jest doradztwo w sklepach. Już nie będę nazw podawał. Oczywiście kupiłem dzielnik hydrauliczny w cenie 360 zł. Przepływ teoretyczny 90 litrów. Tyle, że zaślepiam tą dolną sekcję, bo jest mi ona zbędna. A ja wykorzystam. Ja wykorzystam sobie tylko górną część na potrzeby tego zetora. O, coś i co? O, patrz, tak by było. Tutaj to kolanko zmieścimy. I teraz co? Tu musimy zrobić powrót. Znowu na 90, cholera. Kolano. I tu co? Tu na prostym wejdzie? Proste. Gdzieś tu leżało. Na jedną, drugą calę. Hop. Oto będzie wtedy zasilanie rozdzielacza. I tak na 90. Ja pierdziele. Hop. A kurde, głową uderzyło. To mówię o czymś takim. Tylko, że to już z 12 się robi chyba 10. Ale już pal to licho. Nie, jest 12, fajnie. Jedna, druga cala. Dobrze, wróciłem już z miasta. Po raz drugi. Jeszcze mnie jeden lub dwa wyjazdy czekają. Niestety muszę to porobić na kolankach 90. Tamte może troszeczkę lepiej by wyszły, może i nawet kosztowo, ale jest tak jak jest. No i jest co? 10 mm. A według tej serwisówki, którą Dominik mi wysłał, to dla 10 galonów, dla około 40 chyba 5 litrów 10. Kurczę, od biedy na te 12 by... A, zobaczymy na dziesiątkach. Zawsze można... Zawsze w sumie można to rozwiercić, ale... A te wszystkie tutaj co mają? Na 11. Dobra. Spróbujemy. Spróbujemy na tych... Na tych i tyle. Nie ma co tego. Nie ma to tamto. Zaraz pomierzymy. Pomierzymy sobie długości węży i trzeba znowu się przebrać i jechać to pozakuwać. Nie wiem teraz, które były. O, ciekawe, czy to zadziała. No i tego. Pięćdziesiątka powinna 60 zmieści się.
i jadę zakuć węże. A teraz kamera na ładowanie musi iść. Jak ja to zmontuję potem filmik, to nie wiem, ale najpierw hydraulika niech ja zmontuję, a nie filmik. Patrzcie, włosy ogoliłem. Tam ostrzygłem. Słowo się rzekło. Tak jak jest ten. Słowność musi być. Słowo się rzekło, trzeba być słownym. Dobra, tak. Czyli trzeba teraz pierwsze co to wyprowadzić, tą serwisówkę do... O, kto tu żarł słodycze? Jadł, przepraszam, żarł to brzydkie słowo. Takie brzydkie słowo. Pierwsze co? 22. M8, to przecież M18. Jest druga kawusia wypita, także jest bardzo wesoło i bardzo fajnie. Wyprowadzimy sobie najpierw serwisówkę do tego naszego, do tej pompy całej, żeby mieć tu wgląd. Z manometrem to się połączymy w inny sposób, wężem potem i nyplem. Nypel, połączenie gwintowane. Taki sobie zakułem przewodzik. O, jest to jakoś w miarę czysta. O, to jest właśnie, wygląda brzydko, bo to wszystko powysypywane, ale lepiej jak jest więcej niż za mało. O, pyk, brzydko trzyma, no ale trzyma coś, także tutaj już będzie i będziemy mogli ten temat składać. A tutaj to węży, to tam mam dużo, to się zawsze gdzieś połączy. Także tak, tutaj, może i tędy. Mam nadzieję, tu jakaś rurka jest. O kurde, mogłem to, a nie, o jak fajnie. I tam niech on sobie, no widzisz, wąż tak ugięty, brzydko. Po prostu zastanawiam się, czy będą te ta końcówka męska euro będzie trzymać, nie? Ale myślę, że tak, no przecież tam jest sprężyna i grzybek i nie powinno tam nic lecieć. A jeżeli będzie, no to po prostu trzeba będzie nypel zaspawać lub korek jakiś dokupić, dorobić, to tam się da. Nie takie rzeczy się robiło. Tu go przesuniemy, o tak, żeby tam nam nie ocierał. Już mi ktoś dzwoni, już muszę odebrać telefon. Może żona. I teraz najtrudniejsze, co ja tutaj widzę, znaczy mam nadzieję, że żadne jaja nie wyjdą, to jest tutaj te połączenie. To jest te połączenie. Po prostu tam muszę wkręcić. Trzynastka to była. Muszę wkręcić ten nypelek i sobie tamtym markerem, o, zaznaczyć. Jakoś tutaj to skręcić, no niestety muszę tą tulej poświęcić, znaczy tak sobie to wymyśliłem, skręcę to wszystko bardzo mocno na klej, żebym tam był pewny, że nie ma żadnego przecieku, tam też przy tej podkładce, zaraz to wszystko benzyną ekstrakcyjną, znaczy no rozpuszczalnikiem, no to w zasadzie to samo co benzyna chyba, jeżeli się mylę to mnie poprawcie. Ale z moich informacji, które znam, to jest to w zasadzie to samo, co benzyna, co rozpuszczalnik. Także tutaj to połączymy. O, to było tak mocno wkręcone. O, to było na 24. Ten nypel skręcimy na... O. Skręcimy na stałe. A tam, jeżeli by była taka potrzeba, to tą tulejkę to... No tutaj tak te, ta tulejka, tak nie podoba mi się trochę ten gwint, ale tam o-ring trzyma. Także tą z nyplem skręcimy to na stałe. Na klej do połączeń stałych RC38, bo inaczej nie będę w stanie tutaj dokręcić tego kolanka 90. Nie będę w stanie tego skręcić, a tak jak
Mam nadzieję, że się uda. O! Ten o-ring. O, jeszcze w miarę. Tak, i to rozwierciłem na 12. Także to zaraz odtłuścimy i skręcamy. Następnie wkręcimy na maksa i zaznaczę sobie położenie kolanka, żebym był w stanie to podokręcać. Dalej ten rozpuszczalnik. Gwinty wyczyścić to wszystko troszkę. Bardzo szybko odparowuje, dobrze odtłuszcza, także do takiego kleju, do tęta jest ok. To rozkręcimy trochę. I fajnie ręce po nim szczypią też. Szczególnie jak są trochę od spawania poparzone. Bardzo fajnie to szczypie. Niby rękawiczki, niby ten, ale tutaj ręce wszystko mam takie, kurde. Tam trochę musiałem przyczepę po farbie pospawać. Bo tam ile się dało, to się wyczyściło, ale zawsze jak ta stal taka stara zardzewiała, to się wiadomo, wszystko się tego. O, tak. I to jest super, bo on już jest wszystko suche. Dobra, niech tak będzie, jak był. To gdzieś tu będzie trzeba. Gdzie lecisz, kurczę? To musi być takie wszystko brudne. To kurde. Trzeba było do biura, do roboty iść, a nie... się zachciało. Gospodarowania. Przedstawicielem człowiek by był. John Jerry sprzedawał. Rolnikom by była gitara. Kurde. No nie, Aga nie napompuje za chwilę. Jeden. Dobra. Dobra. Mamy wyczyszczone. Dzisiaj mi powiedział jeden znajomy, że taki inny znajomy zajechał sobie hydraulikę w Waltrze przez zbyt małe przekroje na hydraulice w jakimś agregacie uprawowo-siewnym. Czekajcie, co ja odwaliłem. 70. Gdzie miała być? Czekaj. Jak to teraz jest? Nie ten wąż podłączyłem. Co ja zrobiłem? Tam miało być... Nie ten wąż. Tu pasuje, całkiem nisko, fajnie. Dobra. O, w ten olej, gdzie jest ten papier? Dobra, i tak te... Kto mi plecy? Żona mi umyje plecy? Nie wiem. Do oleju. O. Tak, to tak. Tylko teraz, żeby się nie okazało, że któryś z tych węży źle dokręciłem, bo kaplica. Będzie kaplica. Prądu nie ma! Tato! Kurde, przepraszam was. Muszę iść, bo mi silniki popali, bo wialnia chodzi. Idziemy podłączyć cewkę i za chwilę będziemy robić próbę. A tu już przygotowałem sobie wąż z manometrem do tego, powiedzmy, w cudzysłowie, zrobionego przeze mnie złącza serwisowego, zwanego eurokutaskiem. Czyli mamy eurokutaska. Bardzo mnie cieszy.
Pewno panie by ucieszył jeszcze bardziej. Dobra. Teraz tak, brązowe, dobra, to nie ma znaczenia. Tu jakąś tam uszczelkę, też tam lipa wyszła, bo jest odwrotnie. Ale to ja tam sobie przy okazji zdejmę i zasilikonuję po prostu przewód od góry, żeby woda nie leciała do środka. Żeby tam nic się z tym nie działo, wiecie o co chodzi, nie? Chociaż tam pod pokrywą, ale to wilgoć zawsze gdzieś tam się na chlapie. Fajnie weszło, bardzo mnie to cieszy. Dobra, dokręcę to za chwilę, a robimy próbę. Czyli tak. O, to jest ciasnowato. Dawaj, eurokutasek. Jest. Mam nadzieję, że tą końcówką nie będzie nic leciało. A jak nie, to korek je wpakuję. I mam nadzieję, że wszystko w miarę dobrze podłączyłem. Czyli teraz tak, tu mamy manometr. To będzie na przelewie teraz. I jeszcze miałem co? Prąd podłączyć, nie? No i fajnie, tutaj jest. Tutaj mu wpakujemy, tak. Zerowanko. I musi być dobrze. Teraz zobaczcie, tam się pali dioda. Tam się pali dioda i mamy załączenie na rozdzielacz. Olej już się trochę rozgrzał, ale mimo wszystko jest ciepłe, ale wcześniej to nie szło rąku trzymać. I teraz mam 1900 obrotów, to niecałe. I mam około 12 bar. 12,4 mniej więcej. Patrz, wyłączam trafur. Bardzo się cieszę. Miałem robić te testy z tym rozsiewaczem do nawozów, ale zrobię jako kolejny film. Dzięki za uwagę, ja jestem zadowolony. Czyli jak będę miał ten guzik wyłączony od rozdzielacza i olej jest rozgrzany, nie generuje żadnego ciśnienia, jak widzicie. No dobra, jeszcze damy mu pełne kopyto. Damy mu pełne kopyto. Bardzo dobrze. Na 2000 obrotów, czyli mniej więcej tak jak 1800 do 2000 jeżdżę w pługu, mam zero atmosfer. Jak mam przez dzielnik puszczony. Także jest ok. Na razie.